ostatnim filmie obiecałam Wam, że przedstawię Wam metodę, która sprawi, że z dniem, w którym zaczniecie ją stosować, zostaniecie skazane na sukces. Ta metoda opiera się na zasadzie pozorny wybór, często stosowanym w wychowywaniu dzieci, często stosowanym w sprzedaży i często stosowanym również przy nachalnych spotkaniach z randkowiczami. Na czym pozorny wybór polega? Ano tylko i wyłącznie z pozoru jest to wybór, a na dobrą sprawę robimy coś, co chcielibyśmy, żeby było zrobione. Czyli jeżeli mama chciałaby, żeby dziecko zjadło śniadanie i to jest jej chęć jedyna, rano jest śniadanie, dziecko ma zjeść to śniadanie, a nie marudzić przy nim, czego chce, czego nie chce, czy może chce coś innego zamiast jajecznicy, to będzie chciało kanapeczki. Nie. Ono dokładnie ma zjeść to, co ma na talerzu. Co mama wtedy może zrobić z dzieckiem? Dać mu pozorny wybór. Dzieci uwielbiają dokonywać wyborów i chcą same decydować o tym, czy to, co się będzie działo w jej najbliższej przyszłości, będzie od niego zależało. Dlatego sprytnie można zadziałać tutaj na dziecku właśnie pozornym wyborem, mówiąc mu: zjesz sam to śniadanie, czy mam Ci w tym pomóc i Cię pokarmić? Bez względu na to, jaki wybór dziecko wybierze, śniadanie zostanie zjedzone. Z chwilą, kiedy podejmie ono decyzję, czy zje je samo, czy chce, żeby mu mama w tym pomogła, to śniadanie zostanie zjedzone. Przykład kolejny. Chłopak chce się umówić z dziewczyną i proponuje jej spotkanie. Gdyby zaproponował jej spotkanie: hej, spotkamy się w środę. Dziewczyna mogłaby odpowiedzieć: nie, w środę jestem zajęta i randka by się nie odbyła. Ale gdyby zadał to pytanie sprytniej: wolisz się ze mną spotkać w piątek czy w środę? Dziewczyna, dokonując wyboru między środą a piątkiem, de facto decyduje się na randkę z chłopakiem. Chyba że zna tą metodę i powie: sprytna zagrywka, ale niestety jestem zajęta, i odmówi spotkania. Ja natomiast chciałam stworzyć taką metodę, w której będzie dochodziło do pozornego wyboru, ale również będziemy czuły swobody działania. I tak powstał mój pierwszy dziennik codziennych sukcesów. Narzędzie dla mnie absolutnie doskonałe. Zaraz Wam powiem, o co w tym chodzi. Jak sama zauważasz, sama nazwa narzuca Ci, że ma być to dziennik codziennych sukcesów. Nie masz tutaj zapisywać swoich porażek, nie masz tutaj zapisywać tego, co Ci gnębi, nie masz tego zapisywać codziennych swoich wymówek, masz zapisywać codziennie swoje sukcesy. Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie takiego dziennika, tylko i wyłącznie od Ciebie będzie zależało, ile w nim zapiszesz sukcesów, które będziesz realizowała każdego jednego dnia. W końcu jest to dziennik codziennych sukcesów, prawda? Możesz na przykład jednego dnia odnieść jeden sukces, kolejnego 10 sukcesów, innego znowu 3 i tak dalej, i tak dalej. Kluczowe okaże się Twoje podejście przy stosowaniu tego dziennika na co dzień. Jeżeli do niego podejdziesz jako przymus, niestety dziennik bardzo szybko przestanie być zapisywany przez Ciebie. Jeżeli natomiast do niego podejdziesz z entuzjazmem i będziesz patrzyła na niego jako na fantastyczną pamiątkę, którą będziesz mogła sobie przeczytać 31 grudnia 2015 roku, gdzie będziesz widziała każdy jeden wysiłek zapisany każdego jednego dnia, który przybliżył Cię do osiągnięcia sukcesu, który nie każdego dnia będziesz kończyła maraton, nie każdego dnia ukończysz malowanie obrazu albo zrobienie fotoalbumu. Liczą się każde jedne, absolutnie każde jedne sukcesy. Te duże i te małe. Bo te wszystkie sukcesy razem skumulowane będą na sam koniec 2015 roku tworzyły Twój gigantyczny sukces, który na pewno będziesz musiała osiągnąć, jeżeli zaczniesz stosować ten dziennik każdego jednego dnia i każdego jednego dnia zapisywać w nim małe, duże, średnie, kluczowe, milowe sukcesy. Zaczęłaś 3 tygodnie wcześniej naukę przed egzaminem albo sprawdzianem? Zapisz to! Wykonałaś trening? Zapisz to! Jesteś na wakacjach, wysyłasz pocztówki do wszystkich znajomych, które na pewno sprawią im przyjemność? Zapisz to! Przebiegłaś maraton? Zapisz to! Przymalowałaś pokój? Zapisz to! Przeczytałaś 10 książek w ciągu 2 tygodni? Zapisz to! Zapisuj każdy jeden sukces. Każdy jeden. Ta technika jest, tak przyznaję, jest tutaj trik tak zwanych codziennych sukcesów. Decydując się, będziesz wykonywała codzienne sukcesy.
tak jak mówię też, patrz na tą całą technikę, na ten cały dziennik jako przyjemność, jako fun, jako radość, jako wspaniałą pamiątkę, do której będziesz mogła wracać i widzieć każdy jeden najdrobniejszy wysiłek i ten duży wysiłek, który sprawił, że na koniec 2015 roku będziesz zachwycona tymi postępami, które uczyniłaś podczas całego roku. Bardzo ciekawi mnie, ile osób zdecyduje się prowadzić taki dziennik. Kto dzisiaj zdecyduje się na prowadzenie tego dziennika codziennych sukcesów? Kciuk w górę, żebym zobaczyła, ile Was jest zmotywowanych do codziennego odnoszenia sukcesów, małych, dużych, średnich, jakich tylko sobie życzysz. Mała prośba, jeżeli spodobał Ci się ten film, pamiętaj o tym, żeby przesłać go dalej do kolejnej osoby. Zależy mi, żeby było naprawdę coraz więcej takich codziennych dzienników sukcesów u innych osób, bo to tylko i wyłącznie oznacza jedną zależność. Zależność między tym dziennikiem, a tym, co się będzie działo w naszym życiu. Będzie ono lepsze, a co najważniejsze, będzie ono przepełnione sukcesami. Widzimy się w każdy poniedziałek, motywujemy się w te poniedziałki. Do zobaczenia w przyszłym filmie. Na razie, pa, pa!